Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry, co po niektórym. Witam razem z Kizią na mojej chyba już audycji radiowej, bo widzę, że ten internet ma tę znowu niesamowitą czkawkę. Nie wiem nawet, czy idzie. Cześć Kizia, przywitaj się. Proszę Państwa, ta KHT będzie dzisiaj krótsza trochę. Ja miałem jej inne w ogóle nie nadawać, ale już jak obiecałem, to nie chciałem się przestawiać w tym wszystkim. Więc niech będzie tak, jak jest. Z powodów też niezależnych ode mnie i na pewno niealkoholowych. Mówiąc po prostu, trochę się rzeczywiście źle czuję i te różne rzeczy na mnie jednak wpływają. No. Cześć Kizia. Cześć Kizia. No dobrze, już chcesz to iść do siebie albo leż tutaj. Proszę Państwa, nie spodoba się również Państwu to, co dzisiaj powiem. Na pewno się Państwu nie spodoba, ponieważ wielu z Państwa... Proszę się tylko nie obrazić, ale łapię czasami początki tylko zdań, nie rozumiejąc znaczeń. I tutaj trzeba dokładnie przyjrzeć się wszystkiemu, przeanalizować. Na tym polega działania, wszelkiego rodzaju działania w tym, co nazywacie wojną hybrydową, nie tylko wojną hybrydową. Ja nie będę mówił tutaj o wojnie hybrydowej, o czym innym, ale zupełnie o czym innym, oczywiście o wyborach, więc najprawdopodobniej przypuszczam, że narobię sobie kolejnych wrogów. Proszę Państwa. Zacznę od tego, od tych słynnych nalepek. Proszę Państwa, ktoś nazwał wypowiedź pana Terlikowskiego, który powiedział, że można sobie wyobrazić, że gdzieś ktoś postawi jakąś nalepkę, strefa wolna od katolicyzmu. Nazwał pana Terlikowskiego faryzeuszem w jednym z komentarzy. Jest to totalna bzdura, proszę Państwa. Ja wczoraj napisałem dość złośliwy komentarz na ten temat, ponieważ jedyne nalepki, jakie bym sobie życzył, aby w Polsce były na niektórych ministerstwach, izbach kwadratowych, okrągłych i w różnych innych miejscach, to powinny być nalepki strefa wolna od złodziei, zdrajców i idiotów przede wszystkim. To by było najważniejsze i to byłoby najciekawsze. Natomiast proszę Państwa, w kraju, w którym tak ciężko doświadczonym przez różnego rodzaju napisy Nur für Deutsche, czy zakaz wstępu dla Polaków, w kraju, w którym tyle milionów ludzi zginęło tylko dlatego, że ktoś pomyślał o podludziach. Robienie jakichkolwiek tego typu nalepek, bez względu na nasze poglądy polityczne, proszę Państwa, jest bzdurne. I w dodatku, jeśli jest to po prostu świństwo, jest to działanie antypolskie, szczególnie w tej sytuacji. Nie abstrahuję od poglądów. Ja też jestem przeciwny ideologii gender, przeciwny forowaniu ideologii gender. Ja jestem w ogóle przeciwny forowaniu jakiejkolwiek w ocenianiu ludzi seksualności człowieka i ocenianiu ludzi ocenianiu działania i życia człowieka według takich determinantów, jak jego preferencje seksualne, jego płeć, jego rasa i tak dalej. Ja po prostu, to jest bardzo proste. Walczę o prostotę pojęć i na tym polega zresztą pozytywizm również i praca u podstaw. I człowiek jest albo dobry, albo zły. Po prostu. Albo jest zdrajcą, albo nie jest zdrajcą. Albo jest patriotą, albo nie jest patriotą. Tak jak wczoraj mówiłem, że mig przesunięty, środek koła przesunięty o mikron w prawo już nie będzie środkiem koła, tylko będzie środkiem okręgu, tylko będzie już po prawej stronie, to samo w lewą stronę. Samo w górę, to samo w dół, proszę Państwa. Tak samo jest tutaj. Jest albo, albo. I tworzenie tego typu rzeczy to nie jest protest przeciwko tej ideologii, proszę Państwa, to jest stygmatyzacja, to jest wejście w to, o co tej ideologii również chodzi. Danie jej również, już abstrahując od... ja tutaj pokażę ten pseudonim, ale za ten pseudonim po prostu powinienem pana usunąć po prostu. Nie można, proszę Państwa, nie można działać w ten sposób. Nauczmy się w końcu. To samo mam pretensję do pana Biedronia, ustającą, że na każdym kroku podkreśla, szanujmy ludzi, trzeba mnie szanować ze względu na moje preferencje. Tak to wygląda. Nie. Ja mogę szanować bądź nie szanować pana Biedronia ze względu na jego czyny i na to, co mówi. Na przykład absolutnie nie szanuję, jestem przeciwny głosowaniu i będę mówił na wiosnę, dlatego że namawiał innych do głosowania, że za granicą, w tym parlamencie w Brukseli,
Zapomniał, że ważniejszy od ich jego preferencji, jego ideologii jest kraj, który nazywa się Polską. O tym zapomniał, proszę Państwa. O tym zapomniał i to jest dla mnie podstawa jego oceny, a nie to, kim on jest, a nie to, a nie jego preferencje seksualne. I to będę mówił. W dodatku, proszę Państwa. Wyszło to ze środowiska i od ludzi, dla których każdy, kto skrytykuje postawę Polski wobec politykę, to taką bezkrytyczną politykę Polski wobec Ukrainy, który skrytykuje banderyzm, które, środowiska, które blokuje krytyczne uwagi, artykuły, między innymi również księdza Izakowicza Zalewskiego na temat banderyzmu i na temat tej całej zbrodni, na temat Wołynia, i wyszło to z tego środowiska. Ja jestem tylko dla nich byłym esbekiem, proszę Państwa, ale ja nie dostałem medalu od Ukraińców. Nie gadam z dur, nie blokuję, mówię o tym głośno. I teraz trzeba się i każdy, i oczywiście krytykując banderyzm, i każdy, kto krytykuje banderyzm, jest oczywiście zwolennikiem Putina i działa na rzecz Putina. To z tego środowiska wychodzi, proszę Państwa. To z tego środowiska również wyszły niektóre ataki na księdza Izakowicza Zalewskiego, podejrzenia, że on jest niby współpracownikiem, nie wiadomo kogo, komuny ruskich i tak dalej, bo walczy o Wołyń, proszę Państwa. To z tego środowiska to wychodzi. I puszczanie takich wlepek. Ja się teraz zastanawiam, czy nie ma tu jakiejś teorii spiskowej, ponieważ tego typu wlepki w roku wyborczym powodują ewidentne, i ja jestem w stanie udowodnić to, powodują ewidentne szkody dla partii rządzącej, dla wizerunku PiS-u, dla partii rządzącej, dla wizerunku Polski. Bez względu na to, co sobie pomyślimy i jakie mamy preferencje i jaką mamy ideologię. Oczywiście, dyskutujmy na ten temat. Ja wiem, że druga strona nie usiądzie ze mną, nie usiądzie nikt z tego środowiska LGBT czy gender i nie będzie dyskutował, ponieważ ja będę dyskutował z nim merytorycznie. Merytorycznie po prostu. Ja również, proszę Państwa, przypominam, skrytykowałem i nie zostawiłem suchej nitki, nie zostawiłem suchej Bartosz Kawa, być może. Nie wiem, co o mnie mówi pan Terlikowski. Niech pan Terlikowski sobie mówi o mnie, co chce, ale to, co w tym momencie teraz powiedział, to jest słuszne, proszę państwa. Więc możecie się z tym zgadzać, nie zgadzać. Przepraszam bardzo, ja muszę usunąć tutaj. Mój moderator zapomniał o tym za sam pseudonim i za to, że do tej chwili rozwala ten czat. Też jest tylko po to, żeby rozwalić ten czat. Właśnie, więc bardzo bym chciał, usuwam tego, o tym pseudonimu Adolf Hitler, ja nie będę tolerował u siebie tego typu ludzi. Daniel, jeżeli jesteś moderatorem, to zwracaj uwagi na takie rzeczy, bo jeżeli nie, bo na tym to polega po prostu. Na tym polega po prostu. Nie chodzi mi o to, czy ktoś jest miłym człowiekiem, czy niemiłym, to nie o to chodzi. Ja tak nie też to, chodzi mi po prostu o te czyny. I powiedziałem, i dlatego jestem temu absolutnie przeciwny. I widzę, że wszystko jest robione w Polsce po to, żebyśmy naprawdę wszyscy się jednak pozabijali, a te wybory skończyły się jednym wielkim fiaskiem. Niestety. Ogromnym fiaskiem. Właśnie. Nie tylko dla PiS-u, chociaż to teraz może się skończyć pewnie wygraną PiS-u, ale nie taką wygraną. Ale nie wygraną, no. Nie taką wygraną PiS-u, jakby PiS odchciał, proszę Państwa. Pola Tryda. Każdy naród pamięta tylko tak, ale myśmy nigdy, Pola Tryda, nie zrobili tak wpisanego w system ludobójstwa, jaką zrobili Niemcy i Ukraińcy wobec nas. Po prostu. Po prostu. Niech każdy sobie mnie, możecie Państwo myśleć, możecie mnie krytykować, możecie się zgadzać, nie zgadzać, ale niech tak, niech się dzieje, niech będzie co, niech się dzieje, mówcie co chcecie, ale ja mam. No. Ja mam swoje własne zdanie na ten temat i mam prawo, bo ja patrzę na to z pozycji
państwowca z pozycji Polski, a nie z pozycji partii politycznej i to jest ten problem, czy z pozycji korzyści chwilowych, ponieważ będę miał więcej reklam od spółek Skarbu Państwa, mam to gdzieś, nie mam żadnych reklam, jak Państwo widzą. Bartosz Kawa, panie Piotrze, jak się panu podawołanie w Parlamencie Europejskim, Poroszenki ich garują słowa, czytaj Bady Dąsława i uśmieszki Właszczykowskiego i Czarnyckiego, jak pan te pomyje skomentuje, proszę pana, ja już to komentowałem. Ja już komentowałem dokładnie, że postawa polskiego rządu, to dotyczy również PO, wobec Ukrainy, wobec tego, co się dzieje na Ukrainie, wobec rosnącego na Ukrainie nazizmu, banderyzmu, jest naganna. Jest naganna. I jeszcze raz mnie pan zmusza do powtórzenia tego, co mówiłem. Jestem za wyrwaniem Ukrainy, ale nie za taką cenę, nie za wszelką cenę. Wyrwaniem Ukrainy za objęć Rosji, ale nie za tą cenę. Mówiłem również, że cały ten banderyzm i nacjonalizm ukraiński jest sterowany z Moskwy. Sterowany Moskwy to jest skanalizowany bufor antypolski. I oni tam to zrobili. I oni to zrobili i tak jest. I tylko tyle chciałem powiedzieć przy okazji na temat tego i nie dyskutujmy już o tych, ale naprawdę strefa wolna bez dymu jeszcze zrozumiem, bo to są palący, niepalący, ale to wszystko, co się w Polsce zaczęło dziać, jest naprawdę przerażające. Dałem sobie tytuł, nie żartowałbym sobie z tej trójki. Oczywiście, ja sam pobawiłem się dzisiaj skrótami, chodzi o tej nowej koalicji, ale chodzi, proszę Państwa, sobie specjalnie zapisałem zresztą pewne rzeczy. Ale chodzi o to, że ta trójka to te trzy koalicje, które się pojawiły na przeciwko PiS-u. I proszę Państwa, to nie jest takie wesołe, z tego się nie ma co śmiać. Z przerażeniem czytam komentarze w prasie rządowej, w innych i tak dalej, i tak dalej. W innych i niektórych internautów, tych, którzy są również po tej stronie, co ja jestem w stronie i nie rozumiem, czy Państwo nie rozumieją, czy ktoś nie rozumie, proszę Państwa, tak naprawdę, co się właściwie stało. A PiS chyba rzeczywiście też nie rozumie tego, co się tak naprawdę stało. To nie chodzi tylko o trójkę Wiosna, Razem, SLD, czyli pan Czarzasty, pan Biedroń i pan, jak on się nazywa, no i ten taki wysoki pan, prawda, i wszystkich, to nie chodzi o tą tak zwaną trójkę, która chce zrobić lewicę, zresztą dzisiaj w czasie tej konferencji padło hasło, które mnie rozśmieszyło aż do łez, czyli ideologia, czyli jak to było, wartości ponad pragmatyzmem. No to jest chore, proszę Państwa, wartości ponad pragmatyzmem. To jest jakaś bzdura totalna. Nie będę z nimi w tej chwili dyskutował, bo nie jest ten program, bo nie jest to audycja na temat obalania, czy też dyskusji z programem, bo ja tego programu nie znam. Poczekam na ten program i zobaczymy. Natomiast jest to jedna rzecz. Oczywiście, że wspólna koalicja europejska, tak zwane POKO i tak dalej, nie byłaby bez sensu, ponieważ w rezultacie to wspólna wielka koalicja, o której myślał pan Schetyna, działała tylko i wyłącznie na korzyść PiS-u. W tej chwili mamy tak. Mamy PSL, mamy to, co zostanie z Platformy Obywatelskiej i te różne rzeczy, czyli tą koalicję europejską i mamy tą koalicję o nazwie, którą dzisiaj proponowałem, bo skrót tych wszystkich panów daje SWR, tych nazw daje SWR na przykład, no, albo SFIR, różne rzeczy, no możemy sobie pożartować. Natomiast tak prawdę mówiąc, to żartować nie ma. Żartować nie ma z czego, proszę Państwa. Chodzi o wyborców. To za pierwsza. PiS będzie walczył, mimo tego, co mówi, o jak najniższą frekwencję. Im wyższa frekwencja, tym większa porażka PiS-u. Dlaczego? Dlatego, że oni, rozdzielając się, zwracają się ewidentnie do sceny, do ludzi, którzy nie chodzą na głosowania, którzy nie głosowali, którzy są zmęczeni, którzy nie chcą głosować na to, co było, ale nie chcą również głosować na PiS. Z wielu powodów. Zacznijmy od lewicy. Pojawienie się, ludzie lubią jasne sytuacje. Więc mamy jasną lewicę, a nie lewicę koniunkturalną, która dogaduje się ze swoimi przeciwnikami, czyli z PO, w tym momencie po to tylko, żeby mieć stołki.
I teraz co się dzieje? Są ogromne środowiska, proszę Państwa, które są wykluczone przez PiS wielokrotnie. Ja nie mówię, że środowisko ludzi z moim backgroundem, moim stażem, których część też głosowała na PiS nie chcąc PO, a dzięki niektórym posunięciom ustawą, proponowanym ustawą, czy też propagandzie, jaka jest skierowana, nie zagłosowałoby w ogóle, bo nie głosowałoby również na PO. A wstydząc się również swojej pomyłki w głosowaniu na PiS, w głosowaniu na PiS po prostu, tak ludzie mówią, to nie dotyczy mnie, proszę Państwa, proszę zrozumieć. To dotyczy, to ja oceniam w tej chwili sytuację, jak to wygląda. Mają w tej chwili możliwość zagłosowania na lewicę, również ze względu na tradycję, również ze względu właśnie w obronie swoich rodziców, bo tu chcę dojść do innej rzeczy. Obrzydliwym jest atakowanie polityka poprzez atakowanie jego rodziny. A w tym niestety w tej chwili zarówno telewizja, która od tych, zarówno środowisko od tych wlepek, jak i inne, jak i środowiska, które nic nie znaczą, zaczynają babrać się w życiorysach, w rodzinach i tak dalej. To jest popularne na internecie. I jak Państwo myślą, człowiek, który jest po prawej stronie, głosuje na PiS i nagle, ale coś mu się tam nie zgadza, krytykuje, czy nawet w ogóle się nie odzywa i słyszy, w jaki sposób są ludzie, w jaki sposób traktuje się pokolenie jego rodziców, może jego znajomych, może tych, na kogo zagłosuje. Na pewno nie zagłosuje już więcej na PiS. PiS o tym zapomniał, że elektorat, że ten jego twardy elektorat to jest tylko 20%. Cała reszta to był elektorat, który w rezultacie nie chciał głosować na SLD, nie chciał głosować na PO i głosując na PiS głosował przeciwko temu, co było. PiS o tym zapomniał. Niestety. W tej chwili pojawia się lewica, i ta lewica pozwoli tym środowiskom, tym ludziom, wielu ludziom, nawet którzy nie głosowali, głosować na to. Tym bardziej, że jeszcze parę wypowiedzi niektórych przedstawicieli partii rządzącej czy koalicji rządzącej. I wtedy co? Do tego środowiska, do lewicy mogą dołączyć również młodzi ludzie, proszę Państwa. Młodzi ludzie, którzy, proszę Państwa, nie pamiętają PRL-u, to jest 30 lat, oni się urodzili już po PRL-u, nie pamiętają PRL-u, mają tylko jakieś legendy na temat stanu wojennego, czarno-białe, wszystko, ale jednocześnie. I to jest ciekawe, bo ci młodzi ludzie, z którymi często dyskutuję, ludzie 20-letni, 20-paroletni, potępiają strasznie. Jest tak, świetna, wspaniała opozycja, świetne, wspaniałe podziemie, złe prawie, że gestapo, SB w latach 80. W latach 70. nie mówią na ten temat. Nie mówią o latach 70. Lata 70. to jest pokolenie ich rodziców między innymi. To była pełnia dobrobytu, było fajnie, Polska się rozwijała, ale nie dali po prostu. I przyszedł Jaruzelski, wszystko zniszczył. Tak to mniej więcej jest w prostej propagandzie. I ci młodzi ludzie również mogą na tą lewicę zagłosować. Niestety, a wiem to z różnych kontaktów, niestety, proszę Państwa, władza, partia Razem jest bardzo popularna na niektórych wyższych uczelniach. O wiele bardziej niż środowiska prawicowe. Do tego wszystkiego mamy oczywiście te środowiska, które są nazywane LGBT, ale ja tak nie nazywam tego, nie chodzi o tylko środowiska, które bardziej i są bardziej radykalne, czy boją się, proszę Państwa, pewnego rodzaju radykalizacji obyczajowej. I oni też mogą zagłosować. Ja mówię o tych, którzy się nigdzie nie wypowiadają, którzy nie chodzą, proszę Państwa, bo politycy PiSu i politycy, nasza klasa polityczna nie rozmawia z ludźmi, proszę Państwa. Właśnie. Nie, panie Matt Gorast, nie zgodzi się, to nie wygląda jak szamotanie. Ktoś im po prostu powiedział, co trzeba zrobić. I to zrobili. Z tych samych grup ludzi, ale ludzie, którzy nie będą głosować na lewicę i tak dalej, zagłosują na czyste PO. Wróci ich elektorat. Czyste PO po prostu, czyli to właściwie to, co się nazywa Koalicją Obywatelską. Do tego jest jeszcze PSL,
który, PSL, który będzie zadbał o swoje kliki, jak to się tam nazywa, kliki lokalne przede wszystkim i pewnego rodzaju szantaż rynkiem pracy w małych miejscowościach i na wsiach, to jest właśnie to, to jest właśnie wielkość PSL-u, wielkość, w cudzysłowie wielkość PSL-u, proszę Państwa. Te trzy razem partie, te trzy razem ugrupowania i koalicje zrobią jedną rzecz. Nawet jeśli PiS uzyska większość i będzie mógł stworzyć samotny rząd, to przegra, dlatego że PiS-owi chodzi tylko i wyłącznie o większość konstytucyjną. Z wypowiedzi wszystkich trzech koalicji widać wyraźnie, że oni nie będą siebie atakować. Oni nie będą siebie atakować. To nie będzie tak. Oni nie będą walczyć ze sobą, nie będą siebie atakować. Oni będą tylko i wyłącznie atakować PiS. Natomiast zmusi to PiS do atakowania ich wszystkich. Do wojny na trzy fronty w tym momencie. Do atakowania ich wszystkich. A patrząc na to, co się dzieje w PiSie i przede wszystkim na brak, moim zdaniem tam nie ma już w tej chwili ludzi, którzy pomyśleli strategicznie. Tego typu wpadki jak wlepki, ataki na przykład na ojca pana Arłukowicza. Ja osobiście uważam, że pan Arłukowicz powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, czy jakim trybunałem, za sprawę z lekami. Oni pani Kopacz za doprowadzenie służby zdrowia do takiego stanu, w jakim jest. Powinien stanąć pod tym, ale nie interesuje mnie zupełnie jego ojciec. I atak na jego ojca w tym momencie, człowieka starszego jest, powiedzmy, bez sensu. Część środowisk, większość społeczeństwa, które nie uczestniczy w polityce. Ja często potem dostaję takie różne informacje, że tu ogląda mnie wielu ludzi i nie komentuję tego, co mówię, bo nie chcę kłócić, nie chcę po prostu. Nie chcę się, bo nie chcą się kłócić z ludźmi, nie chcą komentować, nie chcą w tym uczestniczyć. To samo z moich ludzi, którzy mnie czytają na Facebooku, czy w ogóle czytają ze mną. Ja się z nimi czasami spotykam, czasami prywatnie rozmawiamy, czy przez maila, czy przez nawet Messengera. I ja się dziwię, w ogóle jestem zaskoczony, że oni w ogóle to oglądają, ale oglądają. Dlatego wielokrotnie usłyszałem, żebym nie zwracał uwagi na tych wszystkich hejterów, ponieważ ogląda mnie wielu ludzi, którzy w ogóle się nie odzywają. I to są ci ludzie, którzy, głosowanie jest tajne, którzy mogą, oni nie pójdą, nie wiem czy pójdą, czy nie, ale oni mogą pójść, głosować na tą, którąś z tych alternatyw, bo ta alternatywa jest czysta. Jeśli będzie duża frekwencja, PiS ma się czego bać. Przy małej frekwencji PiS wygra tak, żeby mieć nawet większość konstytucyjną. Przy dużej frekwencji, przy tym rozbiciu, które zrobiono, przy tej trójce właśnie. Także ja nie żartowałbym sobie z tej trójki, ani jednej, ani drugiej. Są środowiska, PiS nie dokończył wielu reform, nie mógł dokończyć. Dzisiaj na przykład nie ma również ludzi, którzy potrafiliby dyskutować, bo te wystąpienia, które dzisiaj słyszałem na temat Ministerstwa Sprawiedliwości, z Ministerstwa Sprawiedliwości są beznadziejne. Nie wiem, czy jest prawdą, ale słyszałem, iż minister Ziobro przygotowuje ustawę o tak zwanym przeszukaniu osób w więzieniach, czyli dotykaniu miejsc intymnych, tak to się ma nazywać, gdzie będzie zniesiona segregacja płci. Czyli mężczyzna będzie mógł kobietę, kobieta mężczyznę i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to jest prawda i na jakiej zasadzie to jest robione. PiS również płaci za koalicjanta, ponieważ tak wielokrotnie, tak się wydaje mi, że polityka praworządności w Polsce polega tylko i wyłącznie na podnoszeniu kar za wszystko, robienia rzeczy specjalnych, wysyłania grup specjalnych, żeby znowu łapać ludzi na wszystkich, za wszystko po prostu. Tak się mi wydaje. Jeszcze jest jedno, wracając do tej wlepki. Jeżeli w niedzielę czy w sobotę pan Kaczyński mówił o tym, że nie wyklucza nikogo. Że nie wyklucza nikogo, że wszyscy są równi. W pięknym przemówieniu, i to jest prawda, bo tak myśli pan Kaczyński, to pojawienie się tej wlepki po tym przemówieniu, jak można uznać, jak to byście państwo nazwali? Pojawienie się tego typu wlepki wykluczającej.
bo ja to nazwę po prostu prowokacją, działaniem przeciwko PiS-owi. Nie interesuje mnie, co Gazeta Polska czy Telewizja Republika teraz o mnie powie, ale powiem to wyraźnie i prosto. Wstydzę się, że tam występowałem. Tak, wstydzę się. Przestałem w momencie, ale z jednej strony, ale z drugiej strony, jak Państwo wiecie, mniej więcej rok temu odciąłem się od tej samej, od tej całej bestii medialno-politycznej, jak zrozumiałem, jak zobaczyłem, że tam nie ma żadnej ideologii, że tu chodzi tylko i wyłącznie o kasę. I jest się tylko i wyłącznie wykonawcą, posłusznym wykonawcą jakiejś linii partyjnej. Dotyczy to zarówno lewicy, jak i prawicy, dotyczy to całego świata dziennikarskiego, ponieważ druga strona jest taka sama. Jest taka sama. Także ja proszę mnie zrozumieć tą moją audycję w tej chwili. Proszę zrozumieć tą, proszę to, proszę zrozumieć tą moją audycję w tej chwili, proszę Państwa. I Daniel, to jest poważna audycja. Nienawidzę, jak nie rozumiem, dlaczego ty się w tej chwili wcinasz. A to, co ja mówię, to jest o Hererborku. Tak się bawisz tym wszystkim, to nie moderuj. Obraź się na mnie i nie moderuj. Jarek 67. Ja to wczoraj powiedziałem, to co pan napisał. PiS nie jest partią idealną, ale w obecnej sytuacji politycznej w świecie nie ma lepszej opcji. Moja audycja jest po prostu ostrzeżeniem i próbą pokazania PiS-owi również zagrożeń. Oni oczywiście z tego nie skorzystają. Nazwą mnie jak zwykle prowokatorem, ubeckim bandytą. Nie wiem, wymyślą coś nawet, żeby ze mnie zrobić w ogóle bandziora. Ruszą pewnie moje sprawy prywatne. Jestem tego pewien. To się stanie. Ale ja nie mogę patrzeć na to, ponieważ wygrana którejkolwiek z tych koalicji jest dla Polski naprawdę śmiercią. Szczególnie lewicy. Szczególnie lewicy. Składające się z tego, co z czym walczyłem praktycznie przez cały czas. Jest dla mnie naprawdę, uważam, że jest śmiercią Polski. Niestety. Tak wygląda. I dlatego to mówię. Ale cóż, czytaliście wypowiedzi dzisiaj cytowane przez Onet, wypowiedzi pana Bartłomieja Misiewicza. Czytaliście to? Pan Macierewicz znowu nazwie mnie i pan Naimski nazwał mnie prowokatorem i w ogóle, ale to, czyli co, popierają to, co powiedział pan Bartłomiej Misiewicz, na które powołuje się dzisiaj cała już w tej chwili, na tą jego wypowiedź powołuje się już cała w tej chwili opozycja. On dziękuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich, mówi, że prokuratura jest upolityczniona i dziękuje niezawisłym sądom. Czyli staje po stronie tych, którzy atakują PiS w tym momencie. No i może pan Macierewicz mnie nazwie bandytą, czy takiego pana Bartłomieja mnie nazwie znowu prowokatorem, a co powie w takim razie o panu Bartłomieju Misiewiczu? Ja jestem cały czas taki sam i mówiłem cały czas to samo. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten młody człowiek, który nic dla Polski nie zrobił, nie musi się martwić o nic, a ja muszę. I może dla Polski zrobiłem o wiele więcej niż oni wszyscy razem. Nieważne. Mam prawo to mówić, prawda? No. Jeśli chodzi o kasy, to może policzą cięcie od społeczeństwa. Naród nie to stadowie, to że strzyd, żeby zapewnić sobie wygodę. No tak oczywiście, panie Pawle, oczywiście. No. Oczywiście. Paweł Zegarow, ja już mówiłem o tym 447. W tej chwili to są wszystko tematy zastępcze. No. No. Czy ktoś, czy państwo się czy państwo się, panie Bartoszu, oczywiście, że tak. Panie Piotrze, nikt za nic nie odpowiada. Czy za te wszystkie afery paliwowe, Amber Gold, skoki, afery informatyczne, hazardowa itp., czy są winni za te przekręty i prania pieniędzy? No gdzie? Nie ma. Nie ma winnych, proszę Państwa, i nie będzie winnych. Nie tylko o to chodzi. Atakuje się zresztą wszystkich. Ja już w tej chwili przestałem śledzić te wszystkie portale teoretycznie narodowe, teoretycznie uznające się za narodowe. Nie chodzi mi tu o pana Bosaka, pana Winickiego, chociaż pana Bosaka też zaatakowali, że miał dziadka Żyda.
I pan Bosak się niestety zaczął z tego tłumaczyć bez sensu, bo taki atak jest w ogóle do olania całkowicie, a poza tym nie wiem, dlaczego by się z tego musiał, ktoś się z tego musi tłumaczyć po prostu. Tego nie rozumiem zupełnie, ale tak samo pan Winnicki mówił dość mądrze i mój mądrze, ale i widzę wyraźnie, że również dystansują się od tej sceny politycznej, od tych różnych dziwnych, uważających się za narodowe ośrodków, które zajmują się w tej chwili kłótniami, obrzucaniem się błotem. I dziwię się, jak z dobrych publicystów, takich niewątpliwie świetnych publicystów, jakim jest pan Michalkiewicz, którego cenię, którym mogę się nie zgadzać w wielu punktach, ale którego cenię i którego nigdy nie kowałem, on, że schodzi na poziom tego magla z ludźmi, którzy mu intelektem dopiętnie dorastają. Tego nie rozumiem, co się stało. I w tej sytuacji, proszę państwa, tych trzech tenorów, i to wcale nie chodzi o trzech tenorów tworzących koalicję, która będzie się nazywać chyba Lewica, czy jak się będzie nazywać, tylko tych trzech tenorów jako symbol tej strony przeciwstawnej PiS, czyli tych trzech koalicji, z tego oni korzystają. Nikt tego nie rozumie? Możecie się państwo ze mną nie zgadzać, ale naprawdę zastanówcie się mocno, co wrzucicie do urny, a obawiam, że się nie. To dobrze, że wszystko słyszałeś, Daniel. No właśnie. Podobno, no ale łatwo im atakować innych w ramach mediów narodowych, to chore, co robią Damian Miński. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I ktoś dziś słyszałem, że znowu ktoś wrzuca, że takie teczki pokaże, że w ogóle. Skąd on ma te teczki w ogóle? Niech się zastanowi. Niech sobie pokazuje, co chce. Przepraszam państwa na chwileczkę. Muszę coś zrobić. Już przychodzę. Ja tu jednocześnie poglądam sobie na bieżąco informacje, bo może coś ciekawego znowu wyjdzie. Także widzicie państwo, taka jest sytuacja i tak uważam, i tak, dlatego nie żartowałbym sobie z przeciwników politycznych. Jeśli PiS chce wygrać, musi to zrozumieć. I niestety część tych pułapek PiS wszedł sam, dobrowolnie wiedząc. Jeszcze raz powtórzę, niech pan się nie zgadza, to żarty. Jeżeli państwo nie czytaliście, przeczytajcie sobie w Onecie, któryś aż i całe w tej chwili TVN i z panami wypowiedziami pana Misiewicza. I co teraz powie pan Macierewicz? Z panem Naimskim nazwą mnie, bo przecież tam pan Misiewicz był dla nich wzorem, młodym człowiekiem, czystym, nieskalanym. I proszę bardzo, jego wypowiedź. A wiecie, ilu tego typu ludzi jest w PiSie? Jak tylko zaczną się nagle w sondażach coś sypać, czy coś będzie, to proszę państwa, aż się zdziwicie. Ilu ludzi, niby wspierających jawnie PiS, ilu dziennikarzy nagle powie, że się pomyliło i odnajdzie jasną pomocy. I tacy jak ja tylko zostaną przy PiSie, samobójcy, kamikazy, mimo że to PiS mnie wyrzucił z Polski i PiS mnie załatwił po prostu. Ale po prostu dlatego, że patrzę na to w punktu widzenia Polski umieszczonej w kontekście międzynarodowym, a nie tylko wyłącznie własnego interesu i punktu widzenia partyjnego po prostu. Jeszcze raz powtarzam, stanie się to samo, co przy Brexicie. Te trzy koalicje odwołują się do elektoratu, którego do ludzi, którzy nigdy nie byli na głosowaniu, którzy są zmęczeni, którzy myślą o klasie politycznej jak najgorzej, ale teraz znajdą. Nie będą głosować na PO, ponieważ w PO są ludzie, których oni nie cierpią, niezgodne z nimi, ale zagłosują na lewicę. Dlatego, że to jest im bliższe. Tak samo ci z PO nie będą głosować na PO, kiedy tam jest lewica, zagłosujemy na PO. To będzie głosowanie przeciwko PiS. I tylko o to chodzi. Oni przedstawią jakiś program. Ja słyszałem tutaj dzisiaj od panów Biedronia, pana, jak on się nazywa ten pan? Ojejku, ten od partii Razem. Przepraszam, jeżeli nikt mnie i tak nie słucha z nich, także, ale jeżeli mnie ktoś z ich zwolenników słucha, to proszę go przeprosić, ale nie znam jego, nie znam, ten pan się dopiero jest lansowany, pojawia, nie znam jego nazwiska. Przedstawiam jakiś program, podobno konkretny, zobaczymy. Chciałem wiedzieć, znać konkretny program na temat bezpieczeństwa państwa, tak jak już powiedziałem, po prostu. To samo ma PO przedstawić.
konkretny program. PSL ma jakiś konkretny program. Zobaczymy, co będzie. I jeszcze raz powtórzę, jako konkluzję tego wszystkiego. Oni nie będą, proszę Państwa, atakować siebie. Oni będą dyskutować, pokazywać, jak powinna wyglądać dyskusja. I wielu Polaków pójdzie na ten łeb tego wszystkiego, bo pokażą, jak powinna wyglądać dyskusja, że się można nie zwalczać, można się nie zgadzać i nie zwalczać, nie obrzucać błotem, nie wyrzucać sobie jakichś takich rzeczy, ale będą bezpardonowo atakować PiS. Oni zmuszą, żeby PiS ich bezpardonowo atakował. I również część ludzi, która boi się takich ataków, będzie głosować na tamtych. Ale w tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz. Powiedziałem, PiS, żeby był zadowolony ze zwycięstwa, bo inaczej wygra tylko po to, żeby trwać, a PiS walczy o życie. Żeby zwyciężyć, musi być większość konstytucyjną. Do tej większości potrzebuje koalicjanta. I tu jest ciekawy Kukiz 15 w tym momencie. Bo proszę zauważyć, że Kukiz 15 nie mieści się w tym wszystkim. Teoretycznie pojawiają się w sieci jakieś ciekawostki, jakieś różne rzeczy. Nie wiem. Ja osobiście uważam, że Kukiz 15 zrobił błąd, że nie stał się partią polityczną, dlatego że jako stowarzyszenie to jest, jak już powiedziałem, jednorazowy pobyt w Sejmie, a potem koniec. Że prawdopodobnie musi szukać partii politycznej. Nie wiem jakiej, nie będę spekulował. Ja powiedziałem, że Kukiz, że wszystkich tych, że jedyną szansą, również i dla PiS-u, staje się Kukiz 15, który może przygotować, jeżeli Kukiz 15 nie stworzy jakiegoś ugrupowania konkretnego, normalnego, żeby przyciągnąć ludzi zmęczonych tym całym establishmentem politycznym, znowu, żeby przyciągnąć tym razem na bazie jakiegoś innego ugrupowania, czy sam jeszcze wrócić, oczyszcząc sam siebie z różnych rzeczy, to będzie w stanie odebrać głosy właśnie tym trzem koalicjom. Bo część ludzi zawiedzionych na Kukiz 15 również pójdzie głosować na lewicę, na prawicę. Nie wierzę, proszę Państwa, w sprawy związane z Konfederacją i Front Narodowy. I tym, co się wiąże z grupami narodowo-wciowymi. Nie wierzę, że oni osiągną sukces. Nie dlatego, żebym im źle życzył, to nie o to chodzi. Ale proszę Państwa, proszę zobaczyć, co się stało. Oni wszyscy się pokłócili. Dokładnie. Pan Winnicki i pan Bosak usiłują zachowywać się tak, jak powinni się zachowywać politycy. Ale to, co mówiłem o różnego rodzaju grupkach, dziwnych ludzi w mundurach, różnego rodzaju publicystach, którzy zaczynają się nawzajem obrzucać błotem wszystkim, to działa bardzo źle na całą tą tak zwaną konfederację. To już się nie powtórzy. To już się nie powtórzy, ten ich w sumie sukces, który odnieśli w tej przygrywce, jaką były wybory do Unii Europejskiej. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Może coś z tego im wyjdzie, może nie wyjdzie. Życzyłbym jednak, żeby byli obecni na scenie politycznej, tylko niestety muszą się, tylko człowiek, który stracił jakąś telewizję, którego pierwszy raz na oczy widziałem, zaczyna się wyzwierzać na mój temat, bo siedzi z ludźmi, którzy się wyzwierzają na mój temat również. No ja nie wiem, nie rozumiem tego. To jest bez sensu. Tak właśnie Państwo widzicie. Tak uważam. Zandberg. No właśnie, pan Zandberg, właśnie. Jeśli nie wiem, panie Owocowy, kogo chcę, ja nie siedzę w tym, ja powiedziałem, ja jestem dość obiektywny, ja od początku, proszę powiedzieć, ja mam czyste sumienie, bo ja zostałem wrogiem Kukiz 15 od samego początku. Zaczęto mnie traktować tam bardzo źle, dlatego że ja zadawałem pytania konkretne. Napisałem dwa listy w 2015 roku przed wyborami do Pawła Kukiza, no i zostałem uznany natychmiast za prowokatora i agenta, który ich tam niszczy. A tymczasem to jest zupełnie inaczej. No więc zobaczymy. Więc mam prawo to mówić, ale bardzo bym chciał, ponieważ jak przeanalizowałem to wszystko, to jeśli mamy to pole jakieś 40% ludzi, którzy głosują, to jest te 60%, które nie głosują. A jak oni zagłosują, to mogą zagłosować na którą z tych trzech koalicji, dlatego potrzebna z tych trzech koalicji na kogoś. Bo to są ci ludzie, którzy nie chcą głosować na PiS z różnych powodów. Kiedyś to jeszcze może lepiej przeanalizuję. Dzisiaj nie jestem zbytniej w formie do takiej analizy, ale może.
Darecki, panie Piotrze, czy Donald Tusk jest nadal groźnym graczem na polskiej scenie? Nie, nie jest groźnym graczem. Nie jest, bo już będzie groźnym graczem dopiero wtedy, kiedy PO przegra i przegra pan Schetyna. Oczywiście, że to, co mówię, może się nie sprawdzić. Te wybory mogą być końcem PO, ale jeżeli okażą się być końcem PO, to na pewno któraś z tych dwóch koalicji, moim zdaniem ta lewicowa, wtedy wygra i wtedy może troszeczkę namieszać. Dlatego, że wśród wyborców PO są również ludzie, którzy z różnych powodów nie chcą głosować na PiS. Również z mojego byłego środowiska, tych, których dotyka ustawa dezubekizacyjna. Mówię to wprost i otwarcie. Ja chyba jestem jedyny ze swojego środowiska, którego dotknęła ustawa dezubekizacyjna, który mimo iż krytykuje tak mocno PiS, na PiS głosuje. Prawda. Też nie wiem, czy będę teraz głosował na kogokolwiek. No. No właśnie. Anna Rybka, na jakiej podstawie uważają, na jakiej? Dziamal, na jakiej? A ja nie wiem na jakiej. Tak sobie wymyślili, bo spojrzeli na mój ujawniony przeze mnie życiorys i stwierdzili, o, nie ukrywa się, to znaczy, że jest prowokator, że mu wolno, bo mu kazali się nie ukrywać, tak mówią. Nie wiem, ja nie wiem, po prostu to są ludzie, którzy nienawidzą krytyki po prostu. Dziamal, a ja nie wiem, jaka była rola domniemana. Nie będę mówił o domniemanej roli pana Misiewicza, nie interesuje mnie to, nie będę się zamieniał w jakieś tam ploty bzdurne, bo to nawet dzisiaj w TVN-ie usłyszałem, bo rzeczywiście, wracając do tej wlepki i tych strasznej tej akcji anty-LGBT i to, w ogóle tego wszystkiego, to zdaje się, pan Kaczyński mówił, że w PiS-ie są ludzie o, i wiem, że są, ludzie o innych preferencjach seksualnych, niektórzy zajmują bardzo wysokie i mocne środowiska sprawcze obecnie. I dla mnie ten jest tym bardziej i wszyscy o tym wiedzą i by tym bardziej ten fałsz mnie denerwuje po prostu. No. W związku z czym, ale nie będę na ten temat mówił, bo jak powiedziałem, nie interesują mnie preferencje seksualne kogokolwiek. Nie to oceniam i nie będę oceniał. Po prostu. Więc nie pyta mnie pan, co pan powie. Ja nic nie powiem. Ja popatrzę na podstawie, a zdziwiłem się tą jego wypowiedzi, który... Damian Biliński, nie wypowiadam się, ja nie wiem, kto to jest. Powiedziałem, po mnie zostaną te książki, miejsce na ziemi pod tytułem Cholubowo u Gosi Kotwickiej, a po nich, no cóż, będą wyciągali teczki, za 10 lat już nikt nie będzie o tym pamiętał, proszę Państwa. To już się staje mniej ważne. Jeszcze jest jedna rzecz, proszę Państwa. Haki. PiS zrobił błąd ogromny, wchodząc w politykę haków. Może stąd też nie ujawnia tych, którzy są o innych preferencjach. Nie chce, nie ma tam coming outów. Może dlatego. Bo to są haki. Haki mieć coś na kogoś. Bez sensu. Aneks WSI. Te zabawy. Te wszystkie. Ten zupełnie dla mnie niezrozumiały, dający pretekst opozycji do wiecznych ataków i dziwne zachowanie się strasznie tych posłów PiS-u na temat ujawnienia KR-y, tych, co popierali KRS, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Nie wiem. Nie rozumiem tego wszystkiego. Stefan Jaracz, cieszę się, że pan się ze mną zgadza, ale ja się tego właśnie obawiam. Ja się tego po prostu obawiam, dlatego że to jest naprawdę dość ciekawy scenariusz. Oni nie mogą, jakby poszli razem, by to przegrali wszyscy. Jak idą we trzech, to mogą naprawdę... PiS się zwraca. I oni PO, i oni wszyscy tutaj przetem, oni się zwracali do tych, którzy głosują. Po raz pierwszy chyba pojawił się taki układ, którym... Zwracamy się do tych, którzy nie głosują, ale PiS nadal trwa w tym samym. Zwracamy się do tych, którzy głosują, czyli do swojego własnego elektoratu. Także może być tutaj inny zupełnie po prostu. Panie Piotrze, uważam, to święte przymierze, moim zdaniem, zrobi tak zwany, żaden z liderów tych partii nie ma charyzmy, tylko uśmiechnie zagubione ryby spłacające. Matgoras, chciałby pan pociesza się. Nie, to nie o to chodzi. Jaka charyzma? O co panu chodzi?
Nie zgadzam się z panem tym razem. Tu nie chodzi w ogóle o charyzmę, tu chodzi, jak powiedziałem, o zmęczenie ludzi tym ciągłym, jak to niektórzy mówią, duopolem, czy tym ciągłą walką polityczną. Ludzie są zmęczeni hakami, zmęczeni są teczkami, zmęczeni są aferami, które nie są rozwiązane. Gdzie jest raport z Amber Gold? Mam pytanie, gdzie jest raport z Amber Gold? Gdzie jest raport z prywatyzacji? Panie, jaki grzmi teraz, ale to są tylko w Brukseli, to są tylko puste słowa. A gdzie ta jego komisja? Prawda? No. Gdzie są ci winni temu wszystkiemu? Tam są konkretni ludzie. Gdzie są autostrady? Dlaczego atakuje się wszystkich tych, którzy mówią na temat prawdy o przemyśle farmaceutycznym i o zniszczeniu polskiego przemysłu farmaceutycznego? Dlaczego niszczy się wszystkich? Dzisiejsze wypowiedzi ministra środowiska są naprawdę wręcz śmieszne do prawa, mówiąc szczerze. Ludzie są tym zmęczeni. No. Bartosz Kawa, dobrze, jest, ale chce pan naprawdę, uważa pan, że to jest, ale czy pan nie rozumie, że to jest temat zastępczy? To jest temat zastępczy. No. Anna Rybka, tak, proszę przeczytać ten artykuł w Onecie i to, co oni mówią. Ja byłem zaskoczony. Nie, nie czytałem, Dziamal. Ja już nie czytam wpisów. Ja nie mam Twittera w ogóle i nie interesuje mnie Twitter zresztą. No. Właśnie. Dobrze, to też, no właśnie, będziemy teraz dyskutować nie o takich sprawach jak emerytury. Będziemy, proszę Państwa, to, ale to też mnie irytuje. Będziemy dyskutować o jakichś pseudoteczkach, będziemy dyskutować o LGBT i o jakichś seksaferach na biurku. Będziemy o tym dyskutować, zamiast dyskutować o obronności państwa, zamiast ruszyć podstawowego tematu. I to jest temat, który mnie interesuje, partia polityczna, która powie, czy ma plan zagospodarowania ludności, ochrony ludności, co zrobić z ludnością cywilną na wypadek W. Konkretny. To mnie interesuje, a nie jakieś filmiki na biurku. To jest poziom tych dziennikarzy, jest poziomem po prostu, dla mnie jest poziomem tego, co kiedyś w Anglii się nazywało Yellow Press, a my nazywamy tabloidy, jest poziomem po prostu, jest poziomem porno 10 kategorii po prostu. Przykro mi. Zgadzacie się, nie zgadzacie? No. Krzysztof K., przed chwilą powiedziałem, co jest głównym tematem, o czym się nie mówi. Emerytury. Kolejki na przykład do przychodni medycyny pracy, bo kupa dzieciaków musi pójść i musi mieć zaświadczenia. Pokolenie, które jest stracone. Obronność kraju. Kontrwywiad. Polscy przedsiębiorcy, żeby mogli zarabiać. Wykończanie polskich przedsiębiorców i wyrzucanie Polaków za granicę, bo robi się miejsca pracy dla Ukraińców, na przykład. To jest temat, a nie jakieś idiotyzmy. No. Filip Kostrzewa, ja też bym się obawiał, już o tym mówiłem. No. Partia Wiosna nie ma żadnego programu, Marlinda poza Wrzaskiem. Właśnie, Marek, i to są pierdoły i my się tym też zajmujemy. To chore. A kto kogo zablokował, bo nie wiem. Ja nikogo nie blokowałem. Ja zablokowałem Adolfa Hitlera tylko, bo mnie tu wkurzył. Andrzej Bukowski, panie Piotrze, PiS liczy, że 500+ da wygraną. Tak, ale jeżeli chodzi o program socjalny, przypuszczam, że ta lewica przedstawi typowo lewicowy program socjalny. Nie wiem, czy jest bardziej lewicowy program socjalny od PiSu. Oczywiście państwo może pomagać, liczy, że wygra. Pewnie wygra i pewnie dlatego ta kampania dostosowana będzie do poziomu tych łowców sensacji, czyli ludzi, którzy czytają tylko i wyłącznie tabloidy. No, proszę państwa. Zaszczuto na śmierć. Zaszczuto dosłownie, ponieważ popełnił samobójstwo i to jest akurat seryjne samobójstwo, rektor Politechniki w Opolu. On też troszeczkę się tam przeciwstawiał, miał różne rzeczy z przemysłem farmaceutycznym i tak dalej, nieważne, nie będę tego omawiał. Ale proszę, to jest potęga i sposób naszej pracy. Wiecie państwo, ile razy ja słyszałem o zleceniach z tego środowiska i lewicowego, i prawicowego.
było zlecenie i na mnie, i to zlecenie zostało wykonane przez nich. Chociaż oni wiedzieli, że ja mam rację i że piszą kłamstwo. Wiedzieli o tym. Ja słyszałem od jednego dziennikarza wtedy, jak był ten Newsweek, powiedział, że oni się spodziewają, że ja ich podam do sądu i wtedy mają przygotowane 200 tysięcy dla mnie po to, żeby nie były i po to, żeby był, że wiedzą, że przegrałem, bo chcieli to nagłośnić politycznie. I wtedy, że ich nie podałem do sądu, to wtedy się po prostu, to wtedy byli bardzo zaskoczeni, byli wściekli w ogóle, bo oni mieli przygotowane już pieniądze na to, bo chodziło im nie o my, chodziło o to, żeby mnie, zwykłym, normalnym, czującym człowiekiem, mającym rodzinę, dzieci, żeby uderzyć, potraktować mnie jak przedmiot, bo to są tacy ludzie. To wszystko są tacy ludzie. Ja to powiedziałem, bestia medialno-polityczna to jest właśnie. Nie podoba wam się ta audycja, ani to, co ja mówię dzisiaj, prawda? Co do różności państwa, to widzi pan, co się dzieje. Mało żołnierzy, politycy, generałowie, sprzęt na Ukrainie, a te nowe z ilości obiecań za drogi przydaty jedynie na defiladę. Dziamal. A gdzie jaki nowy? Proszę państwa, F-35 to jest system, to właśnie sprawa Turcji pokazała, co to jest F-35. To tylko ci, którzy się w ogóle na tym nie znają, mogą twierdzić, że my dokupimy sobie kilka samolotów i będziemy... Ja trochę wiem, jak działa ten system i na czym to polega. Kompatybilność tych systemów. I to nie jest tak, jak się ma F-35, to trzeba mieć inne zabawki, inne rzeczy, żeby to wszystko razem działało, bo tak tego to są, to jest tak, proszę państwa, jak się ma, kupiło się klocki Lego, buduje się piękny jakiś model czegokolwiek i nagle się brakuje trzech głównych klocków i nie da się zbudować tego modelu. Tak to wygląda mniej więcej. Nie wiem, że się państwo nudzą, bo państwa mało już jest, a ja zaraz będę kończył, bo już ledwo siedzę. No. Panie Piotr, była kiedyś ciekawa audycja na temat LGBT, okazuje się, że są różnice, że badają hormony. Bartosz Kawa, znowu pan się zajmuje, kurde, bzdurami. Czy pan nie słyszał, o czym ja mówiłem? Panie Bartoszu, to jest pan mądrym facetem. Dlaczego pan się dał zafiksować, podprowadzić na coś, co jest nieważne? Co jest absolutnie nieważne. Ważne jest to, żebyśmy obronili naszą polskość, nasze polskie dziedzictwo. Ale nie w ten sposób, jak pan robi, tylko tak, również jak ja mówię, to jest kwestia obronności państwa, konkretnych rzeczy. To jest kwestia ochrony polskiego obywatela. To jest kwestia emerytur, kwestia zdrowia. Ale nie LGBT, czy jakiś bzdur po prostu. No. O właśnie, Andrzej Antoni, zgadza się. Umarł dzisiaj pan Adam Słodowy. Nie wiem, ilu ludzi pamiętam. Zrób to sami pana Adama Słodowego. Ale on już był po 90 chyba zdrowo, prawda? No. Krzysztof K. Panie Piotrze, jaki wpływ mają służby na bestię medialno-polityczną? Bardzo. Bardzo. Ogromny. Ogromny, proszę państwa. Ogromny, proszę państwa. Naprawdę ogromny. I to jest wykorzystywanie dziennikarzy również jako źródeł wbrew ustawom, które zabraniają. To jest używanie dziennikarzy do załatwiania interesów politycznych, używanie dziennikarzy do załatwiania ludzi, dawanie im tematów, umożliwianie im dotarcie po to, żeby załatwiać ludzi niewygodnych władzy, każdej władzy. To było za PO, to jest za PiS-u, proszę państwa, tylko dziennikarze się zmieniają. To jest niestety ten problem. Środowisko dziennikarskie również nie daje się zlustrować i nie chce się oczyścić. To jest bez sensu. A, jeszcze jedna sprawa, proszę państwa. Sprawa tej całej pedofilii, tej komisji. Ja mówiłem, że potrzebna jest komisja państwowa. Tutaj poszła ta ustawa, wyjdzie. Oczywiście opozycja natychmiast wrzeszczy, że to ma dotyczyć tylko Kościoła. Nieprawda. Nieprawda, proszę państwa. Nieprawda. Jeśli byśmy zrobili taką komisję, trochę jak w Australii to będzie, to ona nie dotyczyła w Australii tylko Kościoła, ale wszystkich środowisk, to by się nagle okazało, że część tych strasznych, walczących z Kościołem niesamowicie ludzi, tych środowisk również by podpadało pod te paragrafy. Duża część środowisk właśnie tego typu, przynajmniej politycznych. Co mamy dalej jeszcze? Bartosz Kawa. No tak, no wie pan, no, co ja się wychowałem na, też na Adamie Słodowy. To raz w tygodniu były Zrób to sami tam.
z tego, no to były nawet kawały. No. Co tu mamy? Jeszcze ktoś mówi. No. Zrobił sobie ktoś żart z panem Słodowym? Rzeczywiście? Nie wiedziałem, myślałem, że zmarł. Czyli żyje, tak? Było wyjaśnienie. No to ja nie rozumiem tych żartów. No. Nie rozumiem tych żartów. Dziom, ale nie, ja już mówiłem, nie będę powtarzał. Nie o to już nie interesuje mnie. Pan, dobrze. Łukasz 77 znałem. No i co z tego? Jest to jeden z najlepszych polskich analityków, o ile nie najlepszy, jeżeli chodzi o wywiad. Razem prowadziliśmy jakieś szkolenia, to się z nim utrzymałem. On jest absolutnie po drugiej stronie, uważam je za całkowitego renegata i kretyna obecnie, no ale trudno. Natomiast książkę, którą napisał, napisał dobrą książkę, jeżeli o to chodzi. Czy pana zdaniem Rosjanie mogli stać pod urodzeniem tego tankowca, obarczając tym Iran? Podobnie z dronami. Amerykanie coś tam zastrzeli, Iran twierdzi, że nic nie stracili. Nie, ja wiem, tam w ogóle jest jakaś jedna wielka paranoja, proszę państwa, nad tym Iranem. Wydaje się, że to powiedziałem, to jest na razie przepychanki. Iran też jest przedmiotem, daje się też puszczać. To są przepychanki trzech mocarstw, to jest Amerykanów, Rosjan i Chin. Głównie Chin, a Iran... Chyba chcą doprowadzić do sytuacji, w której Iran straci całkowicie panowanie nad sobą i wtedy nie będzie wyjścia, tylko trzeba będzie tam wejść po prostu. Marycha, nie rozumiem, robicie magię czy pudelka? Nie, nie robimy magii. Nie wiem, po prostu przeczytałem, tak ktoś mi to powiedział, tak słyszałem, że ktoś przeczytał, więc to, więc jeżeli niewiarygodne jest to, to też rzeczywiście chamstwo. A czy to. Ojejku, a po pierwsze, czy jaki pan ma dowód, że ona. Czy ktoś widział jej teczkę kiedykolwiek? Mam proste pytanie, bo to jest właśnie to. Powiedzieć już. Tak na 100% to ja byłem oficerem, bo ujawniłem swoją teczkę i tak nigdy tego nie ukrywam. Od samego początku mówiłem, że jestem. No i co? Chodysza przelotni, ale tego drugiego to nie, nie interesuje. No. Dobra, co mamy jeszcze, proszę państwa? Wiecie państwo, ja puszczę państwu, bo już muszę trochę odpocząć i zaraz będę kończył. Puszczę państwu 7 trąb. Dawno nie puszczałem. Ok? Krzysiek Werkowicz, moje słowa. Miało po 6 skrzydeł wokoło, a wewnątrz były pełne oczów, a odpoczynku nie mają we dnie i w nocy. A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, a mające zczerniało, jako wór włosiany, i księżyc wstysek stał się jako krew. A gwiazdy niebieskie padały na ziemię. Potem widział onych archaniołów, stojących na 4 węgłach ziemi, a dano im 7 trąb. Na ławce w parku siedzę sobie smutny, bo flaszka kończy się. Słyszę, jak pierwszy anioł trąbi, lecz niezbyt to obchodzi mnie. Wokoło ciepło się zrobiło i śmierdzi siarką krwawy grat. Ech, coś by jeszcze się wypiło, więc warto bym do sklepu wpadł. Wtem druga trąba zaskrzeczała, a mnie rozbolał strasznie łeb. A z nieba spadła wielka skała, jak na złość prosto na mój sklep. Grzebię więc wściekły pośród ruin, w mej flaszce suche widać dno. Znowu coś strasznie kurczy z góry, pełen nadziei przeglądam szkło.
gdy trzecia trąba zahuczała, coś spadło z nieba i zniknął staw. Lecz jedna flaszka ocalała, więc ległem wśród spalonych traw. Przyssałem usta do butelki i pociągnąłem potężny łyk, a w niebie znowu hałas wielki ogłosił mnie piekielny ryk. To zatrąbiło po raz czwarty, w oddali zobaczyłem mrok, lecz pochwyciłem myśl upartą, że przez tę flaszkę ja tracę wzrok. Westchnąłem ciężko, kręcąc głową, jak dobrze, że swą flaszkę mam. Wtem ptak zaskrzeczał ludzką mową, grożąc bezczelnie wszystkim mam nam. Piątry zatrąbił, jebło coś z góry. Skąd oni mają tyle skał? Robactwo wylatuje z dziury, z miejsca, gdzie sklep mój kiedyś stał. Patrzę na mundur i rynsztunek i myślę, że to miejska straż. Schowałem do kieszeni trunek. Uff, poszli, ale farta masz. Z nieba wrzasnęło po raz szósty i idzie czterech, lecz bez psa. Postawa groźna, wzrok jakiś pusty, park opustoszał tylko ja. Kradną i oszukują dalej, słyszałem, jak mówili w głos. Ludzie się nie zmieniają wcale, obchodzi ich wyłącznie trzos. Gdy siódmej trąby głos przeminął, to zrozumiałem, że mam dość i wstałem z ziemi z głupią miną, bo skinął na mnie jakiś gość. Potknąłem się, lecz mnie przytrzymał i prosto szedłem za nim w ślad, a on wesoło pogwizdywał, chociaż na dole płonął świat. Na dole płonął świat. Skończyły się, dobrze. Lutek 9 pytał pan o tą ilość Ukraińców, czy to może być wykorzystywane. To już jest wykorzystywane, tym bardziej, że tak naprawdę ilu jest pracowników ukraińskich w Polsce, to zdaje się znowu jest temat, tak jak ten KRS i Janek Wsi, tajny, bo nikt nie chce, nikt nie robi takich statystyk, ale to jest wykorzystywane zarówno w sensie pewnego rodzaju utrzymywania, pewnego rodzaju groźby, jak i również w sensie groźby, no wiadomo jakich, a także również w sensie ekonomicznym, ponieważ ten nacisk, że wycofanie się Ukraińców z rynku w Polsce doprowadzi do krachu wiele przedsiębiorstw i wielu rzeczy, bo Polakom nie da się więcej zarabiać, a wycofanie się Ukraińców stworzy ogromny brak siły roboczej, po prostu. Także jest to wykorzystywane. Nikt na ten temat nie mówi, bo na ten temat nie można mówić. Każdy, kto mówi, ma przechlapane po prostu. No. Teraz ktoś mi tu powiedział, że na temat pani Olejnik, jako o tym pseudonimie i jako jej bycia oficerem kadrowym, to podobno pan Korwin-Mikke się wypowiadał. Nie słyszałem tej wypowiedzi, że widział taczkę. Nie słyszałem tej wypowiedzi pana Korwina-Mikke to raz, więc nie wiem, czy się wypowiadał, czy nie. Natomiast jeżeli ktokolwiek by się wypowiadał i że widział teczkę, to gdzie jest ta teczka? Dlaczego jej nie ujawniono? Przecież te materiały już na pewno nie są zastrzeżone, a patrząc na tą stronę, na obecną sytuację polityczną, to jak gdyby ona była, to sądzę, że PiS by to natychmiast wykorzystał politycznie, prawda? Pomyślcie logicznie, proszę Państwa.
A jeżeli nie wykorzystuje, to też nie wiem dlaczego. No. Także spokojnie. No. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu za dziś. Sorry, że tak krótko trochę rwanie, ale naprawdę to jest dość ważne. Miałem nie mówić nic, ale jest ważna sytuacja. Naprawdę proszę myśleć, myśląc o wyborach, proszę myśleć o tych 60%, które nigdy nie chodziło na wybory, do których jest skierowana ta oferta tych trzech koalicji. I ta oferta może się powieść po prostu. O tym trzeba, proszę Państwa, myśleć, a nie o tych wszystkich rzeczach. Zobaczymy. I naprawdę dajmy sobie już spokój z tymi zastępczymi tematami, z jakimiś strefami wolnymi od czegokolwiek, bo to naprawdę, to rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. To już kiedyś takie strefy były. Były Nierfir Deutsche, były getta i tak będę mówił. No. Anna K., mniej szkoleniowa. Dlaczego mniej szkoleniowa? Każda z jej jest szkoleniowa, ale to jakoś w ten sposób... No. Ja w ten sposób przecież też również pokazuję pewnego rodzaju analizę, no, jak to wygląda. Nie mogę dzisiaj już dłużej, także proszę mi wybaczyć, ale dziękuję Państwu, dobranoc i do jutra, o ile jutro nadejdzie, a pewnie nadejdzie. A jutro sobota, to może coś lżejszego.